dziś opowiemy wam o takim świecie trochę tajemniczym, o świecie takim magii, uroków i carów. Kozdo grupa etniczna ma swoje wyobrażenie na temat magii i carów. To też i nasi góroli podhalańscy nie są w tym temacie odosobnieni. Magia, no to jakoś i siła, nad którą ludzie chcieliby zapanować przez swoje zaklęcia, jakieś uroki czy posądki. Ludzie się tego strasznie obawiali. Najczęściej mieli do czynienia z urokami. Urok to nic innego jak spojrzenie. Spojrzenie takie, byś powiedział, zawistne, zazdrosne. Ludzie od siebie dali, że ktoś jak się popatrzą na niego, to tak jakby go przesył. To znaczyło, że ktoś miał takie niedobre spojrzenie. I to spojrzenie według właśnie dawnych wierzeń mogło ludziom zaskodzić. Ale też taki urok można było komuś jakby podłożyć. Takim miejscem wyjątkowym był próg chałupy. Próg chałupy to takie miejsce, taka granica, byś powiedział, między tą izbą, chałupą, tym światem takim oswojonym, a światem zewnętrznym. To też ludzie gadali, że nie można się witać przez próg. Właśnie, a to temu, że jakbyś się witał przez próg, to mógłbyś podać to nieszczęście z tego zewnętrznego świata, właśnie przenieść do chałupy. Próg też należało przekrócić. Dawny był taki zwyczaj słowiański, że pod progiem nawet chowali podobno dzieci, takie co odeszły w wyniku poronienia. A jak ktoś chciał zaskodzić komuś, to też pod progiem wkładali tak zwane martwe rzeczy. To są włosy, to jakieś kości, a nawet grudkę ziemi z grobu albo deseczkę z trumny, kawałeczek. I przez to można było ludziom zaskodzić. Do dziś istnieje taki właśnie zwyczaj, że na przykład jak się umrzyka wyprowadza z chałupy, to trumną trzeba 3 razy łopruk uderzyć. Albo też młody pan przenosi młodą panią przez próg. Jak uroki dotyczyły ludzi, no to trzeba było kajś iść po pomoc, żeby ktoś ten urok odczynił. No i żeby odczynić takie uroki, no to trzeba było narektować wodę i węgielki, albo też węgielki i chleb. No i pokrócić 3 węgielki na przykład na wodę i 3 takie kawałeczki chleba. Jak na przykład chleb szedł na dno, to znaczyło, że baba uruk jakoś tam sprowadziła. Jak zaś węgielki szły na dno, to ze chłop. Albo też używali samych węgielków, na przykład 9 węgielków. I potem poznawali, czy ten uruk był, czy go nie był. Jak zaś dziecko jakieś było takie chore, darło się, no to go dali, no to jest pewnie uruk, bo ktoś tam pojrzą na dziecko, no i temu je chore. No to znowu odcyniać trzeba było. Umyli szklankę we wodzie ze solą, no bo sól miała moc oczyszczającą. Potem takie dziecko poboskali w czoło. I trzeba było splunąć na 4 strony świata, co by ten uruk posłał. Ale ty zrobili jeszcze takie właśnie z tymi węgielkami, to jeszcze robili takie to odcynianie, że powtarzali 3 razy. Potem jeszcze choremu dawali się tej wody napić, a na koniec co się zwysyło, to wylewali tą wodę przed próg. No ja jeszcze przed tym syczkiem, to robili znak Krzyża Świętego, no i to już miało pomóc. Ale ty jeszcze na przykład jak dziecko zachorowało, to robili taką jakby takie kropidełko. Robili z jałowca albo z miertu. No i tak
po ciele dziecka, od głowy do nóg, tak tym kropidełkiem, tak przejeżdżali za nim, no i go dali przy tym. Ze ściągą uroki, niech się łasprawią z nim boze wyruki. A bo te dziecce baby umiały zazegnać ból. No to te zgodały taką regułkę, że jak się Ewangelio łaschudzi po kościołach, tak się i ty bólu łozyć po korzeniach. Wyjdź z ciała i kości, pytą cię do boskiej miłości. No i to miało pomóc. Gazdowie po zachodzie słonka nigdy nie wpuszczali łopcy ludzi do supy, co by nie przynieśli nieszczęścia. Nie, po zachodzie słonka nie sprzedawali ani syra, ani mleka, ani też nikomu nic nie pozycali. Nawet ze sopy nie wykidowali po zachodzie słonka gnoja. No bo w tej mogło do sopy jakie nieszczęście wleść. Ale co by się też jakoś zabezpieczyć, to temu też w niedzielę palmową z palmą poświęconą szło się do sopy. Do domu zabierało się z boze ciało poświęcone ziela z płotów. Okazało się chałupy, zaś w sobotę we wielką szło się z kosickim dookoła chałupy po to, co by zabezpieczyć przed nieszczęściami, przed złem. Zaś w Dzień Świętej Łucji w sopie na drzwiach robiło się krydą trzy krzyże, po to, co by wszelkie jakie nieszczęścia, czarownice nie miały tam wyjścia. W izbie zaś, jak dziecko się urodziło, to stawiali w oknie taką deseckę wyciętą i owiniętą w białe płocinku. Godali, że to jest bogienka. Miało tu też chronić dziecku przed bogienkami, co by ta niby prawdziwa bogienka tam z płotuka nie przysła. Oprócz uroków, ludzie boli się posądków albo przekleństwa. Posądek, godali, że najczęściej się chytał w tej, kiedy był wypędziany w strasznej złości albo w zolu. Najczęściej tyczył się na przykład spraw jakichś majątkowych. Jak ktoś nieprawnie wszedł w posiadanie majątku, co się mu nie należał, jak okrzywił wdowy, sieroty, to w tej go dali, że taki posądek się chyta. Tego się ludzie właśnie boli. Albo go dali, ej, ci się już na tym przysiadanym niczego nie dorobią. Słowa wypowiedziane właśnie w takiej złości, to miały tą wielką moc. I tego się właśnie ludzie boli. Ale ty swój tu mógł i przekląć kogoś. Tak na przykład się działo, że syn tam coś zrobił, tak strasznego właśnie dla ojca, że ojciec na przykład przekląć syna. No i to też tak było, że bodaj byś się nie dorobił, bodaj byś na przykład dzieci nie miał. I to takie właśnie były dawno. Takie przekleństwa. I zawsze o to ludzie gadali. Bodaj by cię nikt nie przeklął. Bo tego się ludzie strasznie boli. I tak ten świat dawnych wierzeń, połączony z pogańskimi zwyczajami, ukształtował kulturę Podhala na początku XX wieku. Ale o reszcie, o diabłach, bogienkach i duchach, to było miejsce, opowiem.